Halo, dzień dobry, witajcie. Tu Katarzyna Zajączkowska i kolejny odcinek podcastu Odpowiedzialna Moda. Mam nadzieję, że macie się dobrze. Ci, którzy znają się na gwiazdach, mówią, że listopad będzie już trochę lepszy niż te ostatnie tygodnie. Jesteśmy po nowiu, no i ma być z górki. Tego się zatem trzymajmy. A ja dzisiaj przychodzę do Was z krótkim, ale mam nadzieję treściwym odcinkiem, który zapoczątkuje też serię takich nagrań, gdzie rozkminimy razem właściwości materiałów. Tkanin, dzianin, tych sztucznych, syntetycznych i naturalnych. Dlaczego tak? Ponieważ jedną z powtarzających się takich super rad, która pada zawsze przy zmianie naszych szaf na te bardziej przyjazne, zarówno nam, jak i planecie, jest zachęcanie nas do czytania etykiet. Po co mamy to robić? Ano po to, żeby zwracać uwagę nie tylko na kolor ubrania, fason, jakość wykonania i to, jak długo ta dana rzecz nam posłuży i w ogóle, czy jest w naszym stylu, czy nie znudzi nam się po tygodniu albo miesiącu. Poza tym powinniśmy też sprawdzać składy ubrań, które kupujemy i nosimy. Jesteśmy do tego zachęcani. Jest to super ważne, bo to się przekłada w taki bardzo bezpośredni sposób na to, jak dana rzecz będzie działać na naszą skórę, na nasz taki ogólny komfort i dobrostan. Czy będzie nam przewiewnie, czy będziemy się czuć stylowo, czy też będziemy się pocić jak w tanim plastikowym worku i cały szyk diabli wezmą. No więc o ile zazwyczaj nie mamy kłopotu, żeby rozpoznać naturalne składy tkanin lub dzianin, takie jak bawełna, len, jedwab czy wełna, dylematy pojawiają się przy materiałach syntetycznych i sztucznych. Stąd pytania, czy trzeba kategorycznie z nich zrezygnować, ile właściwie procent poliestru możemy przełknąć w składzie swetra, czy wiskoza jest gorsza od akrylu i w ogóle jaka jest różnica między tymi syntetykami a sztucznymi materiałami. Dla niektórych to są synonimy i regularnie zdarza się, że mylimy, nazywamy sztucznym coś, co jest de facto syntetyczne. Dzisiaj zacznę od syntetyków. Syntetyki to niewątpliwie bardzo, bardzo popularne, powszechne tkaniny. Materiały, które znajdziemy w każdej sieciówce, czym tańsza marka, tym prawdopodobnie będzie ich więcej. Syntetyki nie cieszą się też dobrą opinią. To tacy trochę chłopcy do bicia, ale nie bez przyczyny. Syntetyki powstają m.in. z ropy naftowej i ich produkcję trudno więc nazwać ekologiczną czy zrównoważoną, już chociażby z tego względu, że ropa naftowa nie jest odnawialnym źródłem. No i syntetyki powstają w laboratoriach w drodze syntezy chemicznej. Do grupy syntetyków należy poliester, poliamid, akryl i elastan. Ten ostatni używany jest zwykle w kilku procentach. Inne jego nazwy to lycra albo spandex. Taka domieszka elastanu dodawana jest, używana jest po to, by dodać tkaninie lub dzianinie elastyczności. Na pewno kojarzycie składy jeansowych rurek, na przykład 95% bawełny, 5% elastanu. Bardzo też dużo jest dzianin używanych na t-shirty, jakieś longsleevy o składach na przykład 98% wiskoza, 2% elastan. I chociaż te kilka procent to pikuś, a rurki, które potrafią się nieco rozciągnąć po obiedzie, wydają się super pomysłem, coraz więcej osób zwraca uwagę, że domieszki uniemożliwiają recykling naszych ubrań i znacznie łatwiej jest przywrócić do obiegu materiały z jednego surowca niż te wykonane z mieszanek. Więc jeśli macie wybór i możecie kupować tkaninę bez tego dodatku, to na pewno jest to warte rozważenia. Nawet za cenę utraty albo zmniejszenia tej elastyczności. No dobrze, pora na poliester. Ten ma, słuchajcie, wyjątkowo złą sławę. Podobnie jak inne syntetyki, jest mało przyjemny dla skóry, nie oddycha lub, mówiąc ładniej lub delikatniej, nie jest przewiewny. Ponadto zwykle bardzo się elektryzuje. Na pewno kojarzycie te włosy, które stają dęba, kiedy przeciskamy się przez jakąś poliestrową bluzeczkę. Jednocześnie, nie ma co ściemniać, poliester ma swoje cechy, które wpłynęły na to, że stał się bardziej popularny w branży i częściej używany niż nawet super przecież popularna bawełna. Otóż jest łatwy w pielęgnacji, nie kurczy się w praniu, nie zjedzą go mole, pięknie się wybarwia na wszystkie kolory, więc można na nim drukować przeróżne, bardzo kolorowe wzory.
Co więcej, szybko schnie, bo nie chłonie wody. Bywa wygodne w podróży lub na imprezach, bo się nie gniecie i łatwo spierzemy z niego plamę. Dlaczego? Bo nie chłonie wody, jak wyżej. A jeśli nie chłonie wody, to znaczy, że nie chłonie też wina, kawy, herbaty i innych trunków, którymi lubimy się oblać w najmniej odpowiednich sytuacjach. No i tutaj przybijam piątkę wszystkim, którzy także zaliczyli takie spektakularne plamy w miejscach publicznych. No, pytanie tylko, czy na pewno warto z tych powodów i dla tych wygód pocić się w poliestrowej sukience na imprezie, ale to jak zwykle kto co lubi. Moja ciotka Lu powiedziałaby pewnie nawet, że organista lubi ogórki, a ksiądz jego córki. Więc jestem pewna, że niektórzy fani poliestru i tak nie dadzą się przekonać do naturalnych materiałów. No ale cóż, próbujemy dalej. Czy są jeszcze jakieś zalety poliestru? No tak, poliester jest na przykład wytrzymały. Czy w związku z tym można go zupełnie skreślić? Też chyba niekoniecznie. Nie polecam. Nie wszystkie sprawy codzienne możemy załatwiać w naturalnych jedwabiach. Warto tylko, by w naszej szafie poliester był raczej do zadań specjalnych i występował głównie tam, gdzie jest to niezbędne, a inne materiały się po prostu nie sprawdzają. Co to będzie? Jakie to rzeczy? No, na przykład odzież sportowa, odzież techniczna, tak zwany high-tech, odzież wierzchnia, typu puchówki, sztormiaki, kurtki przeciwdeszczowe albo jakieś sportowe akcesoria, na przykład plecaki. Tam poliester bardziej spoko. Będzie jeszcze piękniej, jeśli w tych ubraniach albo w dodatkach poliester będzie pochodził z recyklingu i producent będzie miał na to oczywiście stosowny certyfikat. Na szczęście coraz więcej marek już sięga po taki poliester z odzysku i może się zdarzyć, że nosicie kurtkę wyprodukowaną z butelek PET. Natomiast poliester powinien niewątpliwie mieć zdecydowany zakaz wstępu do naszej bieliźniarki i nie powinien dotykać naszej skóry bezpośrednio, bo nam po prostu nie służy. Jeśli pamiętacie podcast pod tytułem Toksyczne ubrania, to pewnie gdzieś tam dźwięczą Wam teraz w uszach słowa Pawła Urbańskiego, który świetnie tłumaczył, dlaczego topy i leginsy z poliestru to jednak zło i ile toksycznej chemii przyswajamy z ubrań przez skórę. Gorąco Wam tą rozmowę polecam i oczywiście znajdziecie do niej link w opisie odcinka. Co więcej, podczas każdego prania mikrowłókna są wypłukiwane i taki drobny mikroplastik trafia do rzek, potem do wody pitnej, a także do mórz. Zdarza się też pewnie, że zjadamy go w owocach morza, w rybach, nie mówiąc już o tym, że rozkłada się kilkadziesiąt, a czasem kilkaset lat, bo poliester nie jest biodegradowalny. Co jeszcze? Jego produkcja odpowiada za dużą emisję CO2, no i zanieczyszcza wody toksycznymi chemikaliami. No to pojawia się pytanie, dlaczego ten poliester jest tak powszechny? Dlaczego jest tak wszechobecny? No cóż, cena, moi drodzy. Cena czyni cuda. Nie od dziś. Poliester jest po prostu bardzo tani, a producenci odzieży nauczyli nas, że moda też może być tania. To na tej taniej, na tej szybkiej modzie zarabia się najlepiej i właśnie najszybciej, nie zważając oczywiście na koszty środowiskowe. Przez ostatnie dekady my także masowo uwierzyliśmy, że każdy z nas zasługuje na górę ubrań. Tyle tylko, że nie może to być wówczas wełniana czy jedwabna góra, tylko plastikowa. No i voilà, mamy te góry poliestrowych, jednorazowych ubrań. No dobrze, ale poza poliestrem syntetykiem jest też poliamid. W składzie bywa on oznaczony dwoma literami PA. Poliester natomiast, tak dla przypomnienia, w skrócie występuje jako PES. Nylon to właśnie poliamid. Ma właściwości, zalety i wady podobne do poliestru. To, co zadecydowało o takiej popularności nylonu, to jego wytrzymałość. Wielkim sukcesem okazały się nylonowe pończochy, które pokazano światu na progu II wojny światowej w 1939 roku. Zastąpiły one te jedwabne, dużo delikatniejsze oraz mniej szlachetne bawełniane czy wełniane. Poliamid albo nylon znajdziemy także w okryciach wierzchnich, w bieliźnie, w strojach kąpielowych, bo tutaj też przydaje się ta jego wytrzymałość i odporność na odkształcenia oraz takie wielokrotne pranie, częste pranie. Oczywiście jest też używany jako domieszka. Rzućcie okiem na składy płaszczy lub swetrów udających te wełniane.
albo przyjrzyjcie się składom swoich bluz, albo spodni, albo właśnie, widzicie? Syntetyki są wszędzie. Zaczynajmy je tropić. Co zatem warto zapamiętać o poliamidzie? Co warto zapamiętać o nylonie? Otóż swetry, w których poliamid udaje wełnę lub bawełnę, brzydko się starzeją, mychacą się, blakną, a na słońcu żółkną. Ich domieszka, zdaniem wielu producentów, stabilizuje wełniane tkaniny płaszczowe lub garniturowe, no ale właśnie domieszka powinna oznaczać domieszkę, czyli maksymalnie kilkanaście, może 20-25% max. Tymczasem zdarza się, że marki opisują jako wełniane płaszcze albo wełniane swetry te ubrania, w których wełna stanowi tylko kilka procent w składzie. No i to jest oczywiście przegięcie, nadużycie, skandal, niepotrzebne skreślić, który zawsze warto nagłośnić albo w social mediach, albo po prostu zgłaszać do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, tak? UOKiK powinien przynajmniej rzucić okiem na takie sprawy. Takie przekłamania w składach surowcowych to jest oczywiście pułapka, w którą nie chcemy wpadać, więc czytajmy te cholerne etykiety, żeby nie dawać się nabierać. No i teraz słuchajcie, na deser, mój ulubieniec, i wiem, że nie tylko mój, oczywiście tutaj wielki cudzysłów, mianowicie akryl. Jest to, słuchajcie, moim zdaniem najbardziej tandetny syntetyk. Niestety potrafi robić dosyć dobre pierwsze wrażenie i jest najczęstszym zamiennikiem prawdziwej i naturalnej wełny. Jeśli kupujemy przez internet, nie mamy możliwości dotknięcia rzeczy wykonanych z akrylu, możemy się nabierać. Niczym na minę. No i trafiamy na niego w swetrach, płaszczach, w tkaninach garniturowych, a więc właśnie w marynarkach, żakietach. Przyczyna? No, niech zgadnę. Wy też pewnie zgadniecie. Cena. Nieporównywalnie niższa od wełny. Kto by się przejmował w związku z tym, że akryl nie grzeje tak jak wełna, że w zimie będzie nam zimno w grubym akrylowym swetrze, albo co więcej, gdy się spocimy, akryl nie odprowadzi potu, no i sami wiecie, co tam się dalej dzieje. Bez szału. Po kilku praniach akryl, podobnie jak poliamid, będzie tracił kolor, może się mechacić, peelingować. No a kto lubi sweter z takimi kulkami pod pachami, którego jedyną zaletą była niska cena? No, ja jednak podziękuję. A tym z Was, którzy teraz przewracają oczami, myśląc sobie, no dobra, ale przecież nie każe go stać na kaszmir albo alpakę, tym wszystkim z Was polecam rozmowę z lumpseterem, czyli z Przemkiem Srogoszem, o tym, jak łowić perły z lumpeksów. To był 26 odcinek podcastu. Link oczywiście znajdziecie w opisie i Przemek w tej rozmowie udowadnia, że warto zapolować na wełniany sweter z wełny, z drugiej ręki, i będzie on z pewnością tańszy od nowego, ale dość badziewnego akrylowego sweterka z sieciówki. Także jest to opcja dla tych, którzy chcą nosić tkaniny i dzianiny lepsze, a niekoniecznie chcą za nie przepłacać. Czy ja mam w swojej szafie tylko wełnę, kaszmir i jedwab? No nie, ale słuchajcie, nie waham się teraz i nie kryguję, ponieważ na szczęście na żadnym etapie tych naszych spotkań nie obiecywałam Wam, ani nie próbowałam udawać, że jestem idealna i wiele odzieżowych błędów mam za sobą i pewnie właśnie na bazie tych lekcji jest mi czasem łatwiej opowiadać o tym, jak można trochę lepiej wybierać, bo długie lata wybierałam nie najlepiej. No i tak oto, słuchajcie, dopływamy do brzegu tego krótkiego odcinka, który mam nadzieję trochę jednak rozjaśnił Wam temat syntetyków. W kolejnych odsłonach z tej serii weźmiemy na tapet włókna sztuczne, bo ta nazwa brzmi co najmniej tak samo odpychająco jak syntetyki, prawda? Tymczasem włókna sztuczne, zupełnie tak samo jak te naturalne, pochodzą od roślin. Na przykład wiskoza produkowana jest z celulozy drzewnej. I to jest o niebo lepsze rozwiązanie niż poliester. Ale o tym pogadamy sobie w następnym odcinku. Tymczasem żegnam Was serdecznie, zapraszam do radosnych interakcji, bo słuchajcie, ten podcast żyje właśnie dzięki Wam, dlatego że słuchacie, subskrybujecie, lajkujecie, serduszkujecie, komentujecie, wysyłacie fajne wiadomości, ale także polecacie te treści i pomagacie w rozpowszechnianiu tej wiedzy. Więc dziękuję i tak nieskromnie proszę o więcej, polecając się na przyszłość. A przy okazji chciałam powiedzieć, że jeśli potrzebujecie jakiegoś merytorycznego wsparcia w tworzeniu zrównoważonej mody, w budowaniu marki albo
własnej szafy, to zapraszam Was do kontaktu mailowego, adres na stronie internetowej odpowiedzialnamoda.pl albo przez Instagram na przykład, ponieważ prowadzę też konsultacje telefoniczne, online'owe albo osobiste. Podobno nie gryzę, więc jeśli te kilkanaście lat mojej pracy w branży może się Wam jakoś przydać, no to zapraszam do kontaktu. Tymczasem to wszystko. Dziękuję jeszcze raz. Pozdrawiam serdecznie. No i dobrego weekendu, dobrego tygodnia. Pa!